Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i na koniec lipca 2022 roku jestem świeżo upieczonym lekarzem, orzecznikiem uprawnionym do pierwszej klasy badań lotniczych. I ta pierwsza klasa idzie mi całkiem fajnie, no nie tak dobrze jak ukraińscy marynarze, którzy przekroczyli, a w zasadzie ich ilość przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania. Ale muszę Ci powiedzieć, że pojawiły się ciekawe przypadki i bardzo ciekawym pierwszym moim przypadkiem był pilot, który ma już kilka tysięcy godzin nalotu, natomiast jak grom z jasnego nieba dostał ataku choroby ośrodkowego układu nerwowego na podłożu naczyniowym i muszę powiedzieć, że jako orzecznik jestem wystawiony na ciężką próbę. Trzeba rozważyć dwie sprawy. To, żeby ten człowiek, który wrócił w zasadzie do zdrowia, nie zrobił krzywdy sobie, nie zrobił krzywdy innym, być może i tobie, i został orzeczony według standardów orzeczniczych EASA. Nie jest to sprawa łatwa, ponieważ sprawa jego zdrowotna jest z pogranicza. Na pewno oprze się o Urząd Lotnictwa Cywilnego, o lekarzy z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Natomiast uświadomiło mi to, że praca moja też nie jest łatwa. No, mam nadzieję, że ten pan wróci do latania, oczywiście ze stosownymi ograniczeniami. Natomiast jeżeli tak się stanie, to być może po jego zgodzie omówię troszeczkę jego przypadek. No i zobaczymy, prawda? Dopóki jednak nie ma orzeczenia, to nic nie jest na 100% pewne. Robię wszystko, żeby jego, że tak powiem, chęć do latania, jego to marzenie zostało dalej spełnione, ale mówię, nic u lekarza, rzecznika nie jest łatwe, prawda? Szczególnie jeżeli przypadek jest taki poniekąd skomplikowany. Na razie jesteśmy na etapie gromadzenia dokumentacji medycznej, zbierania niezbędnych konsultacji medycznych, konsultacji specjalistycznych, konsultacji psychologicznych, różnych badań. Tak, żeby, mówię, ten pan nie był jakimś zagrożeniem przede wszystkim dla siebie, dla innych, tylko po prostu latał bezpiecznie. Niestety ograniczenia jakieś będą musiały być zastosowane. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz, orzecznik medycyny lotniczej klasy pierwszej. Jeżeli coś masz do dodania w temacie tego przypadku, zrób to w komentarzu do tego wideo. Tam gdzieś pewnie subskrypcja kanału. Tutaj kolejny filmik. Natomiast jeżeli miałeś jakiś, czy znasz jakiś przypadek również osoby, która pomimo ciężkiej choroby wróciła do latania, niekoniecznie klasy pierwszej, być może klasa druga, być może LAP, być może jakieś inne klasy, to również serdecznie Cię zapraszam do komentarza tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki jeszcze raz i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.